Czego chcesz? Przyszedłem porozmawiać o naszym synu. Nie rozumiem, o czym chcesz rozmawiać. Mąż mi już powiedział, że go znaleźli i nic mu nie jest. Jemu dzięki Bogu nic się nie stało. Ale wpakował się w niezłą kabałę. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. O co chodzi? To ma związek z Sylwią. Pamiętasz ją? Nie, nie wiem, kto to. Koleżanka Chuya ze szkoły. Zgubiła się razem z nim. Sylwia oskarża naszego syna o to, że ją zgwałcił. Tak bardzo chciałabym cię pocałować, zobaczyć twój uśmiech. Jeśli nasi rodzice się zgodzą, pobierzemy się. To kłamstwo. Jak możesz w to wierzyć? Ja też uważam, że to bzdura. Ale gdyby to była prawda, Chuy musiałby się ożenić z Sylwią. Ja się nie zgadzam. Jak może się żenić z dziewczyną, której nie kocha? Byłby nieszczęśliwy do końca życia. Najpierw trzeba udowodnić, że to, co mówi Sylwia, to prawda. Ciekawe, że kiedy badał ją lekarz, nic nie powiedziała. Masz rację. Czemu o niczym nie wspomniała? Nie doszłoby do tego, gdyby Chuy miał prawdziwy dom. Ricardo, nie rób mi tego. Tyle lat go szukałem. Mówiłam ci, że żyje, a ty mi nie wierzyłeś. Teraz już za późno. Bardzo tego żałuję. Oboje się pomyliliśmy. Ja bardziej niż ty. Popełniłem wszystkie możliwe błędy. Chciałbym je wymazać z pamięci. Pamiętać tylko szczęśliwe chwile. Muszę ci coś powiedzieć. Kocham cię. I będę kochał do końca moich dni. Nie mogę bez ciebie żyć. Jeśli mnie poprosisz, nie ożenię się z Weroniką i będę czekał na ciebie, ile będzie trzeba, aż stąd wyjdziesz. Nie mogę bez ciebie żyć. Już za późno. Jestem zamężna. To kłamstwo. Nie kochasz Federica. Poproś, żebym nie ożenił się z Weroniką, a przysięgam, że zaczekam na ciebie. Nie rozumiesz, że nie potrafię bez ciebie żyć? Mylisz się. Nie mówisz prawdy. Kogo ty chcesz oszukać? Nie możesz udawać całe życie. Ty go nie kochasz. Spójrz na mnie. Twoje oczy nie kłamią. Wiem, że mnie kochasz. To bez sensu. Muszę kończyć. Poczekaj. Wujek wraca z ciałem Patty. Pomyślałem, że chciałabyś wiedzieć. Wiem. Przy córce też nie będę mogła być.
vez mi vida se oscura o mi amor soñador tal vez un destino Marina, odcinek 120. Si cabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés de repente y algún día nos volveremos a ver no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo yo solo sé Wujek wraca z ciałem Patty. Córeczko, tak bardzo chciałabym być przy tobie. Żałuję, że nie jesteś. No, nareszcie. Cały dzień przesiedziałaś w sali odwiedzin. Masz więcej gości niż cmentarz w Święto Zmarłych. Nie wkurzaj się. Zapytam z ciekawości. Jak ty to robisz, że wszyscy się do ciebie kleją? Tak jak ty? Czemu tak bardzo mnie nienawidzisz? Mam powody. A Julio? O mało mnie nie zabił. Wiedziałam. Ale mam na myśli Leonor. Coś ty jej zrobiła. Przecież ona była moją przyjaciółką. Wystarczyło, że się pojawiłaś, a już staję po twojej stronie. Nie siedzicie tu przeze mnie, tylko przez was same. Próbowałyście mnie szantażować. Prawie porwałyście mi córkę. Razem z Juliem płacicie za to. Patty. Nie wymawiaj imienia mojej córki. Dlaczego? Też ją kochałam. Byłam jej niańką, pamiętasz? Hipokrytka. Przykro mi, że już jej nie ma wśród nas. Milcz. A taka była ładna. Teraz pewnie zżerają ją robaki. Milcz. Uszanuj moją żałobę. Zapłacisz mi za to. W tym liście jest cała prawda. Jeśli umrę, policja przeszuka dom i go znajdzie. Oby tylko Weronika prędzej go nie znalazła. Dlaczego nie mam odwagi na nią donieść? Co robisz? Szukam siwych włosów. Mam już kilka. Owszem. A gdzie byłaś rano, kiedy się obudziłam? Nie było cię tutaj. Powiem to jeszcze raz. Nie zmuszaj mnie, żebym znowu cię zamknęła. Dałem ci klucze, żeby Ricardo o nic nie pytał. A teraz odpowiadaj. Mam prawo do prywatności. Co to za bajeczka?
Oby ta prywatność nie miała związku z komisarzem Bresanutim. Bo jeśli przypadkiem coś mi powiesz, przysięgam, że nie będziesz miała czasu, żeby tego pożałować. Zaczynam tracić cierpliwość. Jeszcze ci się nie znudziło? Mam dość twoich gruźb. Nie boję się ciebie. Nie boisz się śmierci? Myśl, co chcesz. Straciłam strach przed śmiercią. Dlatego nie możesz mnie już więcej szantażować. Jestem gotowa wyznać komisarzowi całą prawdę. Jaką prawdę? Tę, którą znam. Ty nic nie wiesz. Wiem. Wiem o śmierci wuja Joaquina, o tym, co się stało z jego majątkiem i testamentem. Milcz. Mi Patty. Patty. Tak bardzo cię potrzebuję. Nie będę milczeć. Opowiem o tobie i zabójstwie Laury. Kazałaś Leandrze i mnie wyjść z domu. Byłaś tu sama, tylko z Laurą. Kiedy wróciłyśmy, ona nie żyła. To nie Marina ją zabiła, ani Chuy. Marina się przyznała, żeby chronić syna. Ale ona i Chuy są niewinni. Zwariowałaś. A ty boisz się, że wyśpiewam wszystko, co wiem. Wszyscy wiedzą, że jesteś szalona. Nikt ci nie uwierzy. Choćby nawet dam policji do myślenia. Pamiętaj, że jeszcze nie zamknęli sprawy. Nie mają dowodów, że to Marina jest morderczynią. Dlatego ani Ricardo, ani ty, czy ja nie możemy wyjechać z miasta. Wszystkie twoje kłamstwa wyjdą na jaw. Nic im nie powiesz. Będziesz milczeć dla własnego dobra. Nie zamierzam. Zdemaskuję cię. Dobrze, zabij mnie. Rób, co chcesz. Ale muszę wykrzyczeć, że jesteś prawdziwą winowajczynią. Muszę uwolnić swoje sumienie. Zamknij się, wariatko. Nie prowokuj mnie. Czego ty chcesz? Co tu się dzieje? Co za niespodzianka. Na pewno coś kombinujesz. Nie. Przyszedłem tylko z tobą porozmawiać. No to mów. Zaraz przyjdzie Ricardo. Nie chcę kolejnej kłótni. Se puede armar otra de esas peleas de circo en mi casa y no quiero eso otra vez. Verónica, por favor. Nie udawaj. Uwielbiasz być w centrum zainteresowania. Nie znosisz, kiedy nic się nie dzieje. Do rzeczy. Nie mam czasu na słuchanie twoich sarkazmów. Co wy kombinujecie? Coś, co ma związek z czujem? Nie zamierzam nic ci mówić. Zaraz pobiegniesz podkablować swojej żonce. Nie szkodzi. A wiesz czemu? Bo wciąż sprawuję opiekę nad czujem. Lepiej powiedz, o co ci chodzi. Chcę go wywieźć z kraju. Zostanie za granicą, póki Marina nie wyjdzie na wolność. Cóż za wspaniała nowina. Doskonałe rozwiązanie. Jestem ci niezwykle wdzięczna.
W końcu to ty według prawa jesteś ojcem Chuya. Ty masz pokrywać wszelkie wydatki z nim związane. A ja go mam po dziurki w nosie. Wychodzę za Ricarda, a jego syn nam tylko zawadza. Zabierz go do Barcelony. Im prędzej, tym lepiej. A ty nie zamierzasz wyjechać? Oczywiście, że tak. Pojadę z Ricardem do Europy. Później spędzimy trochę czasu w domku na plaży. Więc masz już dom? Niedawno kupiłam. Oby wszystkie twoje plany się spełniły. Dziękuję ci. Na pewno się spełnią. Chuy zniknie z życia Ricarda. Albo ty go stąd zabierzesz, albo się ożeni i zbuduje własną rodzinę. Nie wygaduj bzdur. Nie słyszałeś, co zrobił? Zgubił się na kilka godzin z koleżanką. Wiem. Ale zapewne nie wiesz, że ten aniołeczek wykorzystał tę dziewczynę. Co takiego? To, co słyszałeś. Twój przybrany synalek jest oskarżony o gwałt. To niemożliwe. Myśl tak dalej. Nie udawaj, że to cię tak dziwi. Powinieneś wiedzieć, że Chuy to niezłe ziółko. Mogę wejść? Tak, ojcze. Spokojniejsza? Nie. Nie mogę zapomnieć ani jednej chwili z tego, co się stało. Zamykam oczy, a wtedy widzę, jak Chuy zrywa ze mnie ubranie. To obrzydliwe. Nie denerwuj się, córeczko. Pomogę ci. Ten łajdak w złą godzinę przekroczył próg szkoły. Byłam w nim taka zakochana. Myślałam, że jest dobry. No, okazał się ostatnim drenem. Zboczeńcem. Jestem załamana. Zaufaj mi. Wszystko się ułoży. Rozmawiałem z jego przybraną matką. I co powiedziała? Broniła go. Powiedziała, że nie mógłby zrobić czegoś tak podłego. Wiedziałam, że nikt mi nie uwierzy. Teraz to Chuy okaże się ofiarą. Wszyscy mu wierzą, zamiast mnie. Nie. Nikt nie podważa twoich słów. Do jakich wniosków doszliście? Zagroziłem, że jeśli Chuy się z tobą nie ożeni, wsadzę go za kratki. Musicie zmusić go do ślubu. I to już w tym tygodniu. Czemu tak szybko? Żebym mogła wrócić do szkoły z podniesioną głową. Na co ci taki łajdak? Znienawidzisz go. Nie będzie już tak jak dawniej. Chuy musi się ze mną ożenić. Choćbyśmy się mieli później rozwieść. Tylko w ten sposób zamknę ludziom usta. Nie będę pośmiewiskiem. Sama już nie wiem, co myśleć. Nie, żebym nie ufała Chuyowi, ale... Uważasz, że ta dziewczyna mogła wymyślić coś podobnego? Nie znam jej za dobrze. Wyglądała na przyzwoitą.
Czemu Chuy zawsze musi się w coś wplątać? En cosas graves y sospechosas como esta. Ahijado, contigo quería hablar. Chciałem z tobą pomówić. No tak, domyślam się o czym. I od razu mówię nie. Myślisz, że w ten sposób wszystko załatwisz? Nie lepiej wyjaśnić całą sprawę? Ja nic nie zrobiłem. Usiądź. Opowiadaj spokojnie, co się stało. Sylwia chciała zobaczyć jakiś wodospad. Poprosiła, żebym z nią poszedł. Ja nie chciałem. Profesor Oropesa też nam zabronił, ale ona się uparła. Oddeszliśmy od grupy i zgubiliśmy się. Ale nic się nie stało. Zdenerwowała się, zaczęliśmy krzyczeć. Ona płakała, ja ją uspokajałem. A co takiego robiłeś, żeby ją uspokoić? Tylko ją objąłem. Sylwia mnie nie interesuje. Przecież wiecie, że nie mógłbym. Nie osądzamy cię. Czy mogła źle zinterpretować sposób, w jaki ją objąłeś? Na pewno dobrze go zinterpretowała. To ona ciągle za mną łazi. Czasami czuję się niezręcznie. Ona mi się nawet nie podoba. Byłem zbyt przerażony, żeby o czymkolwiek pomyśleć. Nie kocham jej. Jeśli tak, to masz rację. Poza tym Sylwia nie jest taka święta. Chce mnie złapać za wszelką cenę. Kiedy mnie oskarżyli o morderstwo, proponowała, żebyśmy uciekli i wzięli ślub. Według mnie z tą dziewczyną musi porozmawiać ojciec Tomas. Przecież nie okłamie księdza. Nie wiem, o której zjawi się twój wuj z ciałem Patty. Po tym, ile wycierpieliśmy, nie mam pojęcia, jak zareaguje. Jak sobie z tym poradzę? Ale przynajmniej zobaczymy ją z bliska. Będziemy mogli odwiedzać jej grób, zanosić kwiaty i rozmawiać z nią. Chciałbym, żeby Marina tu była. Odwiedziłem ją w więzieniu. Poszedłeś do Mariny? Tak. I co? Rozmawialiśmy o Chuyu i tej dziewczynie. Kolejne nieszczęście. Temu chłopakowi nigdy nie wiedzie się w życiu. Nie mów tak, mamo. Co na to Marina? Jest pewna, że nie mógł wykorzystać tej dziewczyny. Uważa, że to ona kłamie. Zgadzam się. Nie ufam tej smarkuli. Marina nie zgadza się na jej ślub. Mówi, że byłby tylko nieszczęśliwy. Jestem tego samego zdania. Małżeństwo bez miłości to katastrofa. Chuy dość się nacierpiał. Nie musi nieść kolejnego krzyża. Zgadzam się z tobą. Chcę mu wierzyć, ale jeśli ta dziewczyna ma rację, będzie musiał się z nią ożenić. Ta historia mi śmierdzi. Dziewczyna wszystko zmyśliła, żeby tylko usidlić Chuya. Tak sądzisz? Nie pierwsza, nie ostatnia kobieta zmyśla, żeby tylko zmusić mężczyznę do ślubu. Sam już nie wiem. Ona jest naprawdę załamana. Mój drogi, żeby złapać mężczyznę, kobiety są zdolne do wszystkiego.
Zresztą ty wiesz to lepiej niż ktokolwiek. Niektóre przebierają się nawet za zakonnice i kradną świadectwo urodzenia. Nie wracajmy do tego. Nie rozumiem, czemu wszystko sprowadza się do jednego. Czemu? Bo tylko matka może ci coś powiedzieć. Jeśli nie jesteś w stanie otworzyć oczu, muszę ci o pewnych faktach przypomnieć. Jeśli kobieta jest zdolna do takich czynów, to nie jest dobrym człowiekiem. Słono zapłacisz za małżeństwo z tą ladacznicą. Przepraszam, kawę? Nie, dziękuję. Wielkie dzięki za umilenie mi wieczoru. Weronika to hipokrytka. Niespodzianka? Jaka? Bardzo ładna. Tato, chcę pójść nad wodospad. Czuj będzie ze mną. Lepiej posłuchaj taty. Silvio, wracaj. Wszystko zaplanowałeś. Ściemnia się. Ojciec mnie zabije. Raczej mnie. Co sobie pomyślą? Nie powinno nas tu być. Chodź. Nie wiem, co myśleć. Zaplanowałaś to? Tak, oczywiście. Chodź tu, pocałuj mnie. Odpręż się. Nie mam ochoty na całowanie. Daj mi spokój. To kłamstwo. Ja nic nie zrobiłem. Zmyślasz, tylko nie wiem czemu. Rozmawiasz sam ze sobą? Nieważne. Mówiłeś do siebie. O co chodzi? Głośno myślę. Przygotowałam ci kolację. Musisz coś zjeść. Nie jestem głodny. Zawsze, kiedy się martwisz, nie jesz. Musisz się odżywiać. Ledwo wyjdę z jednych kłopotów, zaraz pakuję się w kolejny. Najpierw morderca, a teraz gwałciciel. Nawet ty mi nie ufasz. Nie o to chodzi. Zrozum. Jesteś młody. Niektóre okoliczności mogą zmusić do pewnego zachowania. Silvia to przyzwoita dziewczyna. Nie mogłaby skłamać. No tak, ona nie, ale ja twój syn, tak. Pozwól, że cię oświecę. Silvia nie jest taka porządna, na jaką wygląda. Przestań. Jak możesz mi nie ufać? Patty, umarłaś w złą godzinę. Spoczywaj w pokoju. Ricardo nie znosi, jak mówi się źle o tej kobiecie. Nie dał mi dokończyć. Nie znoszę tej języ. Ja też jej nie znoszę. Ta kobieta jest bardzo zła. Zdolna do wszystkiego. Że też pan Ricardo się nie zorientował.
Chce zniszczyć mojego syna, ale ja do tego nie dopuszczę. Nie pozwolę na ich ślub. Na pani miejscu postąpiłabym tak samo. Trzeba chronić swoje dzieci, choćby były już dorosłe. Jutro pójdę do Chuya. Zaoferuję mu pomoc. Dla mnie ta Silvia jest taka sama jak Weronika. Oczywiście. Nie wierzę, że mógłby zrobić coś takiego. Odejdź, ty nie żyjesz. Nie, babciu, żyję. Nie zbliżaj się. Powiedzieli nam, że nie żyjesz. To ja. Co mam zrobić, żebyście mi uwierzyły? Myślę, że jestem duchem. Rosalba przesłała nam faks mówiący, że nie żyjesz. Ona żyje i najważniejsze, jest zdrowa. Rosalba myślała, że jeśli dowiecie się, że nic jej nie jest, to straci córkę. Wysłała ten faks bez mojej wiedzy i zgody. Najważniejsze, że Patty nic nie grozi. Muszą zmusić Chuya do ślubu ze mną. Zostanę jego żoną, zanim wróci Patty. Nie dopuszczę, by kłamstwo się wydało. Dla wszystkich Chuy pozostanie gwałcicielem, a ja jego ofiarą. Niewiarygodne. Pozwoliłeś tej żmii tak nas okłamać? Już mówiłem. Operacja Patty się udała. Rosalba przestraszyła się, że straci córkę. Bez mojej wiedzy i zgody wysłała do was faks. Chwała Bogu, że nic ci nie jest. Wniesiesz tu tyle radości. Jak mogliśmy uwierzyć w podobne kłamstwo? Babciu, tak się cieszę, że z wami jestem. Strasznie tęskniłem. Dziękuję Bogu za ten promyk słońca. Czemu przyjechaliście z pielęgniarką? Pamela zajmuje się Patrycją, dopóki zupełnie nie wyzdrowieje. Dobrze, a teraz wytłumacz. Jak mogłeś pozwolić na podobną niegodziwość? Rosalba jest gorsza niż myślałam. Czemu na to pozwoliłeś? Nie było mnie, kiedy wysyłała faks. Gdzie tata? Z przyszłą żoną. Niejaką Weroniką. Pamiętasz ją? Tak. O mamę nie pytam, bo czytałam gazety. Ale nie wierzę, że to zrobiła. Oczywiście, że nie. Wujek zrobi wszystko, żeby udowodnić jej niewinność. Oczywiście. Zatrudnię najlepszych adwokatów. A gdzie jest Chuy? Sałatka palce lizać. Przestań, bo nic nie zostanie. Co ci jest? Na pewno chodzi o Chuya. Powiem ci jedno.
Dla mnie ta dziewczyna chce zmusić Chuya do ślubu. Nie. Wygląda na dobrą dziewczynę. To prawdziwy aniołek. Często przychodziła wieczorami do Chuya. Widziałyśmy nawet, jak się całowali. Pozory mylą. Jestem pewna, że nie zrobiłby czegoś tak okropnego. Ja też. Chodzili ze sobą? Przecież przyjaciele się nie całują. To ona się za nim uganiała. Widać było z daleka. To nie Chuy. Dam się za niego pokroić. Ta smarkula jest wściekła, bo Chuy nie chce mieć z nią nic wspólnego. Do tej pory nie zapomniał o Patty. Nie myśl już o tym. Chciałabym przestać, ale przykro mi, że mój syn wpada z jednych kłopotów w drugie. Jeśli ożeni się z tą dziewczyną, to już nigdy nie będzie szczęśliwy. Niech Bóg broni. A może sama porozmawiasz z Sylwią i wyjaśnisz sprawę? Po co? Dziewczyna powie, że Chuy ją wykorzystał. To nie jest taki zły pomysł. Jutro ją odwiedzę. Chcę pójść do Chuya. Już późno. Lepiej wpadnij do niego jutro. Tak dawno go nie widziałam. Stęskniłam się za nim. Lepiej jutro. Poza tym nie wypuszczę cię teraz. Chcę z tobą pobyć. Będziesz jeszcze miała mnóstwo czasu, żeby zobaczyć się z Chuyem. Dobrze, w takim razie chodźmy do mamy. O tej porze to niemożliwe. No to widzę, że nikogo dziś nie odwiedzę. Ale obiecaj, że jutro mnie do niej zawieziesz. Z samego rana. Teraz powinnaś odpocząć. Za dużo wrażeń jak na jeden raz. Chodźmy. Rosalba na ciebie czeka. Nie, to jest mój dom. Racja, tu masz swój pokój. Poza tym nie chcę widzieć Rosalby. To twoja matka. Nie traktuj jej tak. To znaczy jak? Uważasz, że Rosalba popełniła zwykły błąd? Powiedziała rodzinie, że Patty nie żyje. Alberta, por favor. Nie zaczynaj. Por favor, no empieces. Patricia, está bien. Zgoda. Dzisiaj zostaniesz tutaj, ale nie pozwolę, żebyś zapomniała o Rosalbie. To twoja matka. Uratowała ci życie. Dzięki niej pojechaliśmy do Houston. Drogo kazała nam sobie za to zapłacić. Nie wiesz, jak cierpiałam, myśląc, że o mnie zapomniano? Na dziś koniec dyskusji. Idę. Dobranoc. Nareszcie w domu. Balbino, przygotuj pokój gościnny dla pani. Twój pokój zawsze był czysty i gotowy. Balbina i Lalita codziennie go wietrzyły. Tylko pościele łóżko. Co za radość. Chyba znowu zacznę wierzyć w cuda. Jesteś tutaj, cała i zdrowa. Tak bardzo za tobą tęsknię. Wypełniasz pustkę, jaką miałam w sercu. To wyjątkowe zadanie. Ma wyjść doskonale. Na razie zajmij się kupnem motorówki i zdobyciem funduszy. Zrozumiałem. Wydaj, ile będzie trzeba.
A teraz odejdź. Do jutra. Nie, hasta mañana. Witaj, kochanie. Skąd ty wzięłaś tego typka? To mój sekretarz. Wiem, ale... Zaufany człowiek. W czym problem? Ja mu nie ufam. No le tengo mucha confianza, que digamos. Bueno, ya no, yo no creo que debemos. Nie tracimy czasu. To zwykły pracownik. Lepiej chodź do mnie. Opowiadaj. Czy rozmawiałeś z Chuyem? Owszem. I co powiedział? Twierdzi, że nic nie zrobił z Sylwii, że ona wszystko zmyśliła. Wierzysz mu? Naturalnie. Będę wspierał syna. Jeśli mówi, że niczego nie zrobił, to tak jest. Zgadzam się z tobą. Nie sądzę, by mógł zrobić tej dziewczynie coś bez jej zgody. Na pewno mówi prawdę. Czuję, że nie kłamie, ale gdyby okazało się coś przeciwnego, musiałby ponieść konsekwencje i ożenić się z Sylwią. Patty, dobrze wiesz, że Sylwia kłamie. Nic nie zrobiłem. Nareszcie znów się zobaczymy, Chuy. Wersja polska TVN.